You are new in this part of the world. We Chinese have been here a long time. Why should we do business with you? We are not in competition. We are just asking for a little money to get started. What are you asking for? It's more than a little. Jakieś kłopoty? Będziemy z tymi butami mieli jakieś problemy. What did your friend say? He's just asking if there is a problem. It all depends. We need some assurance from you. Coś mi tu kurwa nie pasuje. Nie ufam tym skurwielom. Your friend have some concern. What assurance do you want? We want to know if we can trust you. Oni chcą wiedzieć, czy mogą nam ufać? A na jakiej kurwa podstawie my mamy im zaufać? Spokojnie. Jeśli się tak dalej podnieca, to się wszystko spierdoli. 我对这两个人有很不好的预感。我知道，我们必须冷静点。王者吩咐我们办的事，我们得办好。This is what you came for. We meet again here 1 month's time. We give you 4, you bring us 5. Is it clear? Failure to do so will bring consequences. Do not test us on this. This meeting is over. Gdyby oni wiedzieli, że my tu więcej nie wrócimy. Let's get the fuck out of here. I'm asking you to do this because things have moved beyond the realm of the reasonable.
of what I consider to be reasonable. And that's what's important here. Let's not forget that. I want these two clowns to understand one thing and to understand it perfectly clearly. If they think they can come in here and give my balls a squeeze, they've another think coming. If they don't have the money or they start fucking you around in any shape or fashion, teach them a lesson I'll never forget. Do you want one of the boys with you for backup? That's okay, Mr. Wright. Got my own backup. Good. Because if it comes to it, I mean, how dare these idiots pretend to do business for me at the same time trying to rip me off? Who do you think are fucking playing me? Don't you worry, no, Mr. Wright. I'll get it sorted for you. I know you all, Sean. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem o Belfaście. Belfast. Czy to nie to miejsce, gdzie ludzie strzelali i zabijali się nawzajem? Wysadzali się w powietrze i torturowali niewinnych w imię religii albo przekonań politycznych. Urodziłem się i wychowałem w Krakowie. I to, co działo się w Belfaście, wydawało się tak dalekie, że równie dobrze mogłoby się dziać na innej planecie. Moi rodzice rozumieli. Być może mówili coś od czasu do czasu, przez te lata, kiedy wybuchały zamieszki, a wieść o nich docierała do naszych uszu. My mieliśmy własne problemy. Ale kiedy Polska ich nie miała? Gdy masz własne problemy, problemy innych są mało istotne. Nie możesz pozwolić sobie na luksus pogrążania się w fałszywym sentymencie. Cię już naprawdę nie rozumiem. Co cię naszło? Jakiś kompleks Hamleta? Hamlet był Duńczykiem, nie Polakiem. A jeśli próbujesz zasugerować, że wpadłem w swego rodzaju melancholię, to jesteś w błędzie i to dużym. Czyżby? Jesteś jednym z najbardziej utalentowanych studentów, jakich kiedykolwiek uczyłem. Urodziłeś się dla filozofii, ja nie nadużywam takich słów. Masz ogromny, naturalny dar. Nie chcę patrzeć, jak go marnujesz. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. No, zmierzam do tego, żeby wbić do tego twojego zakutego łba, że masz przed sobą karierę w filozofii. Mówiłem ci, że nie chcę kariery w filozofii. Niczemu ona nie służy. Z wyjątkiem samej siebie, jak darmozjad. Niczego nie oferując w zamian. No teraz to już brzmisz zupełnie jak Hamlet. Czy nie chciał pan robić czegoś innego w swoim życiu, profesorze? Na przykład? Żyć. Z dala od tych zakurzonych książek. Uważasz, że to taka bystra uwaga? Mój dziadek był chłopem, który poświęcił się dla swojego syna, który w zamian poświęcił się dla swego, żeby ten nie musiał już harować godzinami na zimnie i w deszczu, w błocie i w brudzie. Moja historia cię nudzi? Nie bardziej niż historie innych. A nie chciałbyś być częścią tej wspólnej historii, tej ciągle rozwijającej się historii naszego narodu? Mam tylko jedno życie. Już wystarczająco długo żyłem w tym zaścianku. Chcę zobaczyć życie.
gdzie słowo postęp naprawdę coś znaczy. I gdzie pojedziesz? Co będziesz robił? Niechaj anioły nad tobą czuwają. Tego właśnie ma mnie nauczyć twoja filozofia. To powiedzenie mojego dziadka. Nie wszystko wyczytasz z książek. Moja jedyna ocalała babcia, matka mojej matki, nadal trzymała się chłopskiego światopoglądu. Przeżyła nazistów i żyła jeszcze wystarczająco długo, by przeżyć komunistów. Nazywała ich wszystkich draniami, każdego bez wyjątku. Mojego pierwszego dnia w gimnazjum powiedziała mi, że powinienem się dobrze uczyć, ponieważ na końcu będę jedyną osobą, na której będę mógł polegać. Siedzę i czekam na niego. W miejscu, gdzie się umówiliśmy. Oczywiście, tak, wszystko będzie dobrze. Posłuchaj, nie przejmuj się. Wrócę za kilka godzin. Muszę kończyć. Już tu jest. Present? She rang me before you arrived. She's worried. Well, that's women for you all over. Worry, 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 nag, nag, nag. It makes you feel any better. The money's in the glove compartment. Go on, take a look. Count it if you want. Słuchaj go. Za dużo się dzisiaj nawciągał. To powinien, kurwa, zamknąć mordę. Znasz go. Wiesz, jak jest. Co? Ty też zamierzasz gadać mi o tym gównie? Myślisz, że co tam jest? Jakiś, kurwa, raj? Co ty, kurwa, możesz o tym wiedzieć? Co ty, kurwa, co ty możesz wiedzieć, kurwa, o czymkolwiek, co? Marzenia masz maleńkie, kurwa. Szlejesz się całymi dniami, kurwa, i pijesz. To jest jedyne, co robisz, kurwa. Spaliłeś się, chłopaczku, na starcie. Wypierdalać stąd! Nie chcę was tutaj widzieć. Dawaj, wiem. Musisz być, kurwa, jak Napoleon, ciociu, kurwa! Carpe diem, kurwa! Co, myślisz, że będę siedział tu w Polsce jak ty, kurwa, i gnił? Co, Polska was nie potrzebuje! Kurwa, gdziekolwiek będziecie, kurwa, i tak spartaczycie wszystko! Na to tak. Co byśmy teraz robili, jakbyśmy byli w Krakowie? Nabijalibyśmy turystów w butelkę. Mogłabym zostać w Londynie. Wiem. Wiem, że za drogo. No, za drogo. Za dużo ludzi. Za dużo Polaków. Racja. Lepiej tego, kurwa, nie mogłeś ująć.
wszędzie widziałem te same twarze. Na ulicy, w barze, w metrze. Wszędzie te same twarze, które widziałem w Krakowie. Już nienawidziłem Londyn. No dlatego się stamtąd wynieśliśmy, nie? Denerwowało mnie to. Belfast jest w porządku. Co nie? Belfast to kurwa shithole. Ale na razie wystarczy. Nie chciałbym tutaj spędzić całego swojego życia. Dobra, może i tak. Ale nic więcej chyba nie można dodać, nie? Jednak ma też swoje zalety. Co? Belfast. Patrz, to prowincjonalna, zaściankowa dziura. I z tym nie ma się co spierać. Ale możemy się uważać za szczęściarzy. Naprawdę, pa. Bo możemy się taplać w tym gównie jak świnie. Jeszcze jedno? Idziemy. So wind your way, slugger, when we're in the ring. 190, 185. It's a beautiful thing. Watching you fit. Beautiful thing. You're like a force in nature. In them days. You're like some well-oiled machine. Softly purring, waiting this moment to move in and take its opposite number apart. You miss the ring? Sometimes. You don't miss a few digs, right? Listen to me now. We all soften up a bit with age. So don't be letting these fuckers run all over you. This first sign of monkey business, you come down on them like a steel hammer. And don't let them jobber away and polish in front of you. You have no idea what they're saying. They could be lining you up for a hit. Yeah, I thought about that. I was talking to one of the cleaners. Told him I'd slip him some money if he kept me clued up when they spoke any Polish. Told him it was a business meeting. Thought he'd be here by now. Now, we ain't have a look. He probably hasn't a wit there out the door. Tam yn haimei lai ma. Ni gael sy'n wang jie lai ma. Wang jie qi feng la. Wo zao tama gao su li, bu yao shang qing tamen. Hao. Xia yi ci, kan dao tamen, xie me ye bu yong wen, jiu bu tamen gan diao. We've got an understanding, right? Do we have an understanding? I need to understand that you understand what I mean. Yes, we understand. Does your friend understand? Yes, he does. I'd very much like to hear that from him. So, powiedz mu, że rozumiesz, przynajmniej udawaj. I understand. Good. Just to be clear, so there's no ambiguities, 1 month from now you bring me what's in that envelope, plus 20%. Do what you have to do, but do not fail to bring me my money. Deal? Deal.怎么样？
我看他会给我们闯祸的。你会不会？你叫什么名字？你叫什么？小林。你最好别闯祸，我对你没好处，明白吗？I did my best bringing you two up. Times were different then. Your mother was alive for one thing. She was my rock and my salvation. I don't like the times we're living in now. Uneasy times. You knew where you stood in the old days. Da, are you all right?I've never been frightened in my life, boys. I know that, Da. But some of the articles you meet in the street now, half of them don't even speak English, or any sort of language you can make head or tail of. Aye, there's been a lot of changes come this past while. I don't like change. What was wrong with things the way they were? At least in the old days, you knew where you stood. You may not have always liked it, but you knew where you stood. When your grandad went off to fight in France, he knew the world he left behind.And when he returned and the state of Northern Ireland was set up, it didn't fundamentally alter the way things were. It was still Protestants and Catholics, like it had always been. Business as usual, right, Dad? I don't understand the world now. I don't recognize the society I've spent all my life in. Why did we knock 12 bells of each other for so long to open the gates for the barbarians?It just makes no sense at all. You won't do it or no. Make mind up. Just tell me who you work for. Bye. Damn it all. Ah! Why don't you take a chance? Go over. You call me a sir. Show my sister. Sir. Lie. Lie.这个婊子和警察说话，They're fine. Have you told? Sean knows. You speaking to him then? I've always been speaking to Sean Way, wouldn't I? Because he's mixed up in stuff you'd rather he wasn't mixed up in.
There a tonic for him? Are you changing the subject? What do you expect me to say? I've got a low-life brother who's thrown away every chance he had of making something of himself. He knows that. I don't need to tell him. That scumbag of a manager of his, Johnny Wright, I mean, Christ knows what he has Sean put up to, or where it'll end. It isn't easy being a part of this family. Yeah, tell me about it. Are you going to talk to your dad? I don't know. He's an old man, and he doesn't take change easy. Oh, this is pathetic. Your dad's stuck in the past. Your brother's a hood. And we have to live a lie because you're afraid of telling the truth. I mean, no wonder this place is in the state it's in. Are you showing your granddad your DS? He says he's going to teach me how to work it. Oh, yeah. Sure you will. No, I'm sure you will.学了还很多，这不是什么游戏。你什么意思？我听王姐的，王姐怎么说？你说他当什么？你什么意思啊？你别像小狗一样老跟他后面。哎，过来。 要是小姐要提大做的话，怎么办？啊？那就给她点颜色看看。那要是她还不讲理呢？我会把她当带一个地方。王姐从不告我该怎么做。你是该学习的时候了。你在说什么？你会怎么做？ 他只是新来的，他还需要一点时间。你错了，像他这样的我见多了，他是个麻烦，所以我们要把他请到我方，除非你要先爽快一下。他妈的！ 在我看来，这个地方很快就要一团糟了。越来越多人来这儿，波兰人、立陶宛人、葡萄牙人，尤其是波兰人，他们简直要把这给毁了。我们也是外国人，一直都是，难道不是吗？在他们眼里，我们就是一帮他妈的 fucking chinkies。 真的好可怜，谁能帮他？你后悔的太晚了。没来之前就应该想到这些。哎，我们找个地方停下来，让我们消遣一下。我从来没有受过任何人的保护，我亲生的母亲把我卖到今日的下场。
我曾经试图逃跑，但是我又能逃去哪儿呢？我迷失他乡，现在又能希望什么？我的生活已是一片废墟。我们找个地方停下来。停下来？干什么？让我们消遣一下。消遣一下？你什么意思？我还要给你拼出来吗？我得找个地方我们可以休息。Ty, Marek, tak sobie myślałem, to mogłaby być Polska, co nie? No poważnie mówię, wygląda całkiem jak farma mojego wujka. Pamiętasz, jak jeździliśmy tam, jak byliśmy mali? No i po co mrużysz te oczy? Próbuję zobaczyć, co masz na myśli. No to przestań, przecież to i tak nic nie pomoże. Wiele miejsc w Europie wygląda podobnie. Jakbyś wysiadł gdzieś, gdzie nie byłoby żadnych ludzi i żadnych znaków, trochę by ci zajęło, nie byś się zorientował, gdzie jesteś. A po co miałbym mieć zawiązane oczy? Chodzi mi o to, że musisz pojechać naprawdę daleko, żeby wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Afryka, Daleki Wschód, kurwa, Polinezja. Polinezja. Ty, Marek, co jakbyśmy sobie jeszcze 200 żenki koki, co? Zapodali. Myślę, że masz już chyba dosyć. A czemu to zawsze ty musisz decydować, co? Bo jeden z nas musi myśleć, jak robimy biznes. O, biznes. Właśnie, a poczekaj, a dlaczego przyjechaliśmy tu na jakieś pustkowie, a nie zostaliśmy w Belfaście, co? W razie czegoś. W razie czego? W razie kłopotów. A. Jak będą jakieś kłopoty z naszymi znajomymi tutaj, to nie będę jeździł z ciałem w bagażniku po mieście, szukając miejsca, żeby się go pozbyć. Pomyśl. Jak będziemy musieli kogoś zabić, będziemy mogli zostawić ciało w lesie i nikt by się nawet nie zorientował. Ty, Marek, chociaż trochę na palcach, żebym się lepiej poczuł, no. To proszę. No dobra, tylko kurwa nie schrzań tego dzisiaj. Nie, się stanie. Sprawdź magazynek. W porządku? W porządku. Jedziemy. Where are we? We've been in the car a long time. Yeah, well, we're almost there, so you can stop worrying. Who was calling you? My wife? I don't think I should be here. I shouldn't be doing this. Doing what? You know, you're some specimen you are. Starting this again. Don't pissy out of me now. Don't go soft on me. Makes you feel any better? You can take the gun. I saw you looking at it earlier, so you can drop the innocent look. I don't want the gun. I've made a mistake. I just want to go home. Well, you should have thought about that earlier.
I told you before. All you have to do is some translation. Any funny business, I'll deal with it. Okay. Good thing you called this meeting. As I can tell you, Mr. Wright is not a happy man. And it should be your top priority to consider his happiness. At least as important as your own. He's Polish. Brought him along to translate in case you have any problems understanding me. If you want him to translate. No need. We understand. Good. Then we can get down to business. Yes. Let's get down to the business. Stoy! What are you doing? Get down on your knees. You must be out of your fucking mind to pull a stunt like this. You don't think you'll get away with this, do you? Co ty kurwa odpierdalasz, he? Z nim interesy robisz? Odjebało ci? He? Potrzebuję pieniędzy, moja żona! Będziemy mieli dziecko! You're dead, man. You understand me? Doesn't matter what happens here anymore. You just signed your own death warrants. Ty, Marek, ja go znam. Ja go znam z Krakowa. Pamiętasz taki świętaszek na Wawelu zawsze, kurwa, odpalał świece? Fuck you and fuck your boss!那个枪声是从哪个方向来的？肯定是那帮波兰佬，他们去采石场了。你有枪吗？给我。你要跟你一起去吗？不用，你照顾林。照顾？我把他绑在一棵树下，我还没来得及把他干掉，你去。
zrobiliśmy to, kurwa! Ty kurwa, co tutaj robi? Nie zatrzymał się w przejeździe.我忘记不需要知道这件事，你问我走吧，我想你保证，我以后不会向你面前出现。闭嘴，闭嘴！我钱忘记在一切。打猎的人出来了，在这让我想起小时候，在乡下，我妈，她老常说我是个傻瓜，因为我是唯一觉得那些被猎人带回来的动物很可怜。伟哥，你可想做过其他的吗？ 难道你没想过追求自己的梦想，过着自由自在的生活，不看别人的眼色活着，不在乎别人怎么想？其实你我都是一样的，这一辈子什么也没有。 Let's get the fuck out of here. ，傻逼，傻逼，你从来都不听劝，你他妈太聪明了，你。
You better get going. Don't be stupid. You've earned it. And go. You have a wife waiting for you. Mam nadzieję, że będziesz miał więcej rozumu niż twój ojciec. A, to on. Ciekawe, jak on będzie miał dla nas wymówkę. Co się stało? No co, mów! Ale miałem dzień. Martwiłam się o ciebie. Próbowałam dzwonić, ale nie odbierałeś telefonu. Przecież coś mogło ci się stać. Marysiu, nie mogłem. Ale miałem dzień. To było okropne. Nawet nie było okazji, żeby do ciebie zadzwonić. Nie było okazji? Tobie nie zależy na mnie, ani na tym dziecku. Nie mów tak. Proszę cię, nie mów tak. Mam pieniądze. Pieniądze? Pieniądze? Na co mi te pieniądze, skoro ciebie tutaj przy mnie nie ma? Czy ty nie widzisz, jak ja się próbuję do ciebie zbliżyć? Kiedy zobaczysz, co tak naprawdę jest ważne.